Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Do It Yourself. Dzisiaj jesteśmy u Marcela w Zamiar Garaż. Będziemy się bawić przy hamulcach, a w szczególności będziemy wymieniać klocki hamulcowe z przodu oraz szczęki hamulcowe w bębnach. Zapraszamy. Wymiana klocków hamulcowych z przodu miała być pokazana na przykładzie Mazdy 323F, znanej Wam z poprzedniego odcinka. Ale niestety po zdjęciu koła okazało się, że cały zacisk jest do remontu. Tak więc zajmiemy się naszym Volkswagenem Caddy. Jedziemy z poluzowaniem koła. Luzujemy nakrętki na opuszczonym samochodzie. Ułatwi nam to zadanie. Śruby poluzowane. Podnosimy auto do góry. Dobra, będzie. Do podniesienia samochodu użyliśmy sobie podnośnika kolumnowego w warsztacie, ale Wy możecie równie dobrze to zrobić zwykłym podnośnikiem samochodowym. Mamy tutaj już poluzowane śruby. Możemy je odkręcić w palcach. Śruby odkładamy tak, żeby ich nie pogubić. Tak się nam oto prezentuje zacisk hamulcowy. Przy okazji, kiedy zdjęliśmy koło, możemy sobie sprawdzić stan zużycia tarcz hamulcowych oraz ewentualnie, czy amortyzator nie jest wylany. Ale my przechodzimy do wymiany klocków. Żeby sobie ułatwić dostęp do prowadnic i do klocków, przekręcamy sobie koło. Teraz będzie na pewno lepiej. Kolejną rzeczą jest ściągnięcie sprężyn. Wsadzamy śrubokręt od dołu. Sprężyna schodzi. Tak oto to wygląda. Następnie wciskamy tłoczek. Robimy to za pomocą śrubokręta, który wkładamy między klocek zewnętrzny a tarczę. Po wciśnięciu tłoczka sprawdzamy, czy nasz zacisk nie ma żadnych oporów, czyli nie jest zapieczony. Jak widzimy, w tym przypadku chodzi elegancko. Także możemy przejść do kolejnej rzeczy, czyli odkręcenie prowadnic. Żeby dostać się do prowadnic, musimy ściągnąć te oto zawleczki plastikowe. Jedna i druga. Teraz bierzemy klucz imbusowy i kręcimy. Jak widać, nie ma żadnych oporów, wszystko idzie gładko. Tak się nam oto prezentuje prowadnica. I druga. Po zdjęciu prowadnic ściągamy zacisk i mamy teraz swobodny dostęp do klocków. Trzeba też sprawdzić przy okazji, czy nasz klocek za bardzo nie lata w jarzmie. Jak widzimy, jest ok. Jeden. I drugi. Wciśnięty w tłok. Kolejną rzeczą, którą robimy, to wyczyszczenie jarzma z wszelkiego brudu i rdzy, tak żeby po założeniu nasz klocek się nie zapiekł. Później go przesmarujemy też smarem. W tym celu odkręcamy te dwie śruby. Trzeba uważać, żeby nam jarzmo nie spadło na nogę. Może być to bolesne przeżycie. Jedna śruba. I druga, i nasze jarzmo. Do czyszczenia przyda nam się taki oto pilniczek i czyścimy wszystkie te powierzchnie, które
przylegają do klocka. Tak wygląda prawidłowo wyczyszczone jarzmo. Teraz trzeba je tylko spryskać smarem. Jeżeli mamy dostęp do białego smaru, to na pewno to nie zaszkodzi, a jeżeli nie mamy, no to możemy tego nie robić. Zakładamy nasze jarzmo. Przykręcanie, rzecz odwrotna do odkręcania. Wkręcone śruby dokręcamy kluczem. Też z wyczuciem przykręcamy, czy raczej dokręcamy. Ważną rzeczą jest też pamiętać o tym, żeby wyczyścić prowadnicę ze smaru i z nagaru. Do tego możemy użyć szmatki albo szczotki druciane, jeżeli ktoś ma. Tak wygląda oto czysta prowadnica. Wkładamy nasze klocki. Pierwszy jedzie do jarzma, a drugi do zacisku. Trzeba sobie wycofać prowadnicę, tak żeby nam się wszystko ładnie tutaj poskręcało. I jedziemy. Prowadnicę dokręcamy nie za mocno. Wykręcamy ją w tej chwili. Z wyczuciem. Zakładamy sprężynkę, koło, a na sam koniec podpompowujemy hamulec, żeby nie było przykrych niespodzianek. Hamulce z przodu zrobiliśmy na przykładzie Volkswagena. Teraz pokażemy Wam, jak wygląda hamulec z tyłu bębnowy. Wymienimy sobie szczęki. Oczywiście trzeba zacząć od ściągnięcia koła, ja już to zrobiłem. Więc bierzemy się za rozkręcanie bębna. Śrubokręcik i dwie śrubki, nic trudnego. Czasami są problemy, żeby ściągnąć bęben. Także trzeba użyć sobie cięższego sprzętu w postaci młoteczka. I obstukujemy bęben. Tak się nam oto prezentują zużyte szczęki, które będziemy wymieniać razem ze sprężynami. Do tego potrzebujemy zaledwie kleszczyków. Zaczynamy od zdjęcia spinki, która znajduje się w tym miejscu na środku szczęk. Jej zadanie to utrzymanie szczęk w jednym miejscu, żeby się nie przesuwała po bębnie. Najlepiej do tego użyć takich kleszczyków. Przekręcamy ją o 90 stopni w lewo lub w prawo, jak kto woli. Po czym zsuwamy spinkę i wyciągamy bolec. Powinno to mniej więcej wyglądać tak samo w każdym bębnie. To samo robimy z drugimi szczękami. Teraz ściągamy końcówkę linki od hamulca ręcznego, co nam umożliwi wyjęcie zacisków z samoregulatora, którego zaraz zobaczycie, jak wygląda. Najpierw ściągamy taką sprężynkę. Sprężynka robi bye-bye. I teraz ściągamy zaczep i już po bólu. Teraz sprawa już jest w miarę prosta. Musimy ściągnąć trzy sprężynki. Jedną w tym miejscu, drugą i tą mniejszą trzecią. Dlatego użyjemy sobie kleszczyków. Kleszczyków. Lepiej, żeby były z taką cienką końcówką. Trochę siły, jedna poszła, możemy ją sobie tu zostawić,
druga. I trzecia. Wyciągamy samoregulator. Do czego on w ogóle służy? Służy on do kasowania luzu pomiędzy zużytą szczęką hamulcową a bębnem. Także samoregulator rozpycha szczęki hamulcowe, kiedy one się zużywają. Tak to wygląda. Ważne jest, żeby te ząbki, które znajdują się w tym miejscu, były w miarę czyste. Tak się oto prezentują nam stare szczęki ze starymi sprężynkami. Tu widać, polce wyglądają jak gwoździe z Wawelu. A tak oto nowe, świecące sprężynki. Będzie to o wiele lepiej na pewno działać. Także bierzemy się za montaż. Wpłucujemy sobie samoregulator, a właściwie jego ząbki. Myślę, że tak wystarczy. I wymieniamy starą sprężynkę. Do tego celu oczywiście kleszczyki, nowa sprężynka. Jak będziecie mieć problem, nie będziecie wiedzieć, których sprężynek w jakie miejsca dać, dobrze jest sobie rozkręcić drugie koło i zobaczyć na przykładzie zmontowanego już wcześniej hamulca. Jeżeli nie macie pomysłu, jak podnieść drugie koło, pożyczcie podnośnik od kumpla albo zróbcie zdjęcie całego zacisku przed demontażem. To na pewno ułatwi sprawę. Montujemy wszystko do kupy. Najpierw idzie samoregulator. Nie ma tutaj nic trudnego. Zakładamy pierwszy zacisk. Najlepiej zacząć od góry. Trzeba go tutaj włożyć w bolec w samoregulatorze, tak żeby wskoczył w szczelinę. Można go oprzeć tutaj o cylinderek. I przypinamy go naszą spinką świeżuśką. Teraz drugi klocek. Tak samo wpinamy go tutaj w ten bolec. Staramy się najechać już tak, żeby się trzymał w cylinderek. O. I teraz wpinamy go spineczką. Teraz zostały nam tylko sprężynki i założenie linki hamulca ręcznego. Sprężyki mamy załatwione. Teraz została tylko linka i sprężynka z tyłu z obępnem. Teraz zakładamy końcówkę linki od hamulca ręcznego. W taki oto sposób. Bez problemów poszło. No i zostaje sprężynka ostatnia. Jak zwykle opornie na samym końcu. I gotowe. Tak wyglądają wymienione zaciski wraz ze sprężynkami. Trochę się narobiliśmy. Warto jeszcze tutaj wspomnieć o tym, żeby sprawdzić gumki na cylinderkach, w jakim są stanie. Jeżeli widzimy jakieś przecieki, to znaczy to, że musimy wymienić cały cylinderek, co wiąże się później z całym odpowietrzaniem układu hamulcowego.
Jest to no, grubsza sprawa, warto się w takim przypadku wybrać do naszego zaprzyjaźnionego Zamiar garażu. Coś popierdoliłem? Nie wiem, to muszę. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, że po założeniu nowych klocków na stare tarcze sprawność hamulca na początku trochę spadnie, bo klocki muszą się dotrzeć. A jeżeli będziecie mieć jakiś problem, to panowie z Zamiar Garaż chętnie Wam pomogą, a Wy w tym czasie będziecie mogli upalać gumę na ich symulatorze. Kat! Co żeś to jest trudne.